No cóż, jesteśmy po prologu. Jakimś cudem udało się zjechać. Mamy problemy z silnikiem. Tracił moc i zaczął być głośny. Także obawiam się, że jak przyjedziemy na serwis, mechanicy stwierdzą, że to koniec. Tak to wygląda. No ale cóż, no takie są rajdy. Już się w tym roku przyzwyczaiłem, że to moje szczęście, że wszystko dobrze działa, jak gdyby się skończyło. Jak nie przeniesienie napędu, to silnik. No, samochód jest chyba już za stary trochę. I samymi dobrymi chęciami nie da się go napędzić. Także no, zobaczymy, co będzie. Mechanicy wydadzą wyrok, czy jedziemy, czy nie. Byłem przekonany, że tym BMW jestem w stanie walczyć o zwycięstwo i na pewno by tak było, gdyby samochód był sprawny. No, tak to jest, że czasami technika zawodzi. Ostatnio coraz częściej w naszym BMW po prostu potrzeba dużego przeglądu. To jest profesjonalny samochód, którym wygrywałem rajd Silkway i przyjeżdżał na Dakarze na podium ten samochód, także to ciągle jest samochód oczywiście innej generacji, jest to starszy samochód, ale jak się bardzo chce, myślę, że można walczyć. Oczywiście, że wolałbym jechać T1 Plus super doinwestowanym, zawodowym samochodem za 1 000 000 euro, ale takie są akurat możliwości, więc jadę BMW i dla mnie to jest wielka przyjemność, frajda, zawsze kocham Ride by Poland. Zabrakło jednego zwycięstwa, żeby to już było 10 zwycięstw by Poland, ale jeszcze tu przyjadę.